Nasza grupa zajmuje się łapaniem i tropieniem takich osób jak ty, czyli takich, które osiągają satysfakcję seksualną z obcowania z dziećmi. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z tobą o twojej aktywności w sieci. Zanim przejdziemy do procedury, chciałabym cię ostrzec, że w przypadku, gdy będziesz próbował uciekać, zaatakujesz któregoś z nas lub będziesz robił gwałtowne ruchy, włącznie z wkładaniem rąk do kieszeni, to zastosujemy wobec ciebie na mocy artykułu 243 Kodeksu Postępowania Karnego areszt obywatelski. Zrozumiałeś? Okej. Okay. W takim razie chciałabym ci zadać jeszcze kilka pytań. Wyciągnijcie te czaty. Dajcie te czaty. Dobra. Czy to jest twój profil? Tak, to jest twój profil. Okej, okay, dobrze. Czy wiesz, od jakiego wieku wolno uprawiać seks w naszym kraju? Od 18. Od 18, tak? A ile miała dziewczynka, do której pisałeś? Nie wiem, nie. Nie wiesz ile, tak? Okej, okay, do tego wrócimy za chwilę. Czy masz dzieci mieszkające z tobą lub dostęp do jakichkolwiek innych dzieci? Nie mam. Nie masz. Jak długo kontaktujesz się z dziećmi przez internet? Mów prawdę, bo mamy na ciebie tyle rzeczy, że lepiej, żebyś mówił prawdę, bo to lepiej będzie o tobie świadczyć po prostu na policji i przed sądem. Od jak dawna kontaktujesz się z dziećmi? Nie pamiętam, nie wiem. Nie pamiętasz? A tak mniej więcej? To tylko 101 pisałem. 101 tylko pisałeś, tak? 101. Pokażę się na policji. No dobra, jeszcze raz. Zapytam jeszcze raz, masz szansę teraz się wykazać. Z iloma dziećmi się skontaktowałeś i czy spotkałeś się kiedyś z tymi dziećmi? Nie spotkałem się wcale. Wcale się nie spotkałeś, okej. Dzisiaj pierwszy raz i akurat trafiłeś na nas. Nie, bo to sobie jaja, wiesz, robiłem dzisiaj. Jaja sobie robiłeś, tak? No tak. I przyszedłeś. To po co tu przyszedłeś? Przechodziłem tędy. Przechodziłeś sobie tędy, akurat sobie tędy przechodziłeś. Okej, okay, niech ci będzie. Czy wysyłałeś lub otrzymywałeś erotyczne zdjęcia od tych dzieci? Lub wysyłałeś do nich swoje zdjęcia? Nie, absolutnie nie, tak? No to też mamy na to. No to za chwilę o tym sobie porozmawiamy. Spoko, w porządku. Nie ma problemu, okej. Okay. Czy byłeś aresztowany z jakiegokolwiek artykułu podlegającego pod pedofilię? No nie. Nie byłeś, okej. Okay. No to teraz przejdźmy do dania głównego. Poproszę tutaj czaty. Przeczytam ci parę rzeczy, które napisałeś do tej dziewczynki, okej? Okay? Nie, dziękuję. Nie, nie chcesz. A dlaczego? Dlaczego nie chcesz posłuchać? Sam to napisałeś. Sam powiedziałeś, że to ty napisałeś. Słuchaj. No to czym dziewczynki robią siku, to ciwka, a u chłopaków siusiak. Rozebrałabyś się do naga przy mnie i usiadła mi na kolanach? Ile ta dziewczyna miała lat? Ja nie wiem. Nie wiesz ile? Mówiła ci wielokrotnie, ile ma lat. Ja zapomniałem. Zapomniałeś, tak? To krótko pamięć masz, powiem ci. Nie wstydź się, przecież mogłabyś mnie po kutasku łaskotać. Po kutasku. Przepraszam, ile masz lat? Dorosły facet pisze takie rzeczy? Po kutasku łaskotać? Przyjadę do Biłgoraja i cię tam sprzedam. Sprzedam cię handlarzom narządów. No wyjmą z ciebie wszystko, a resztę spalą. Na przykład za twoją nerkę można wziąć 1 000 000 zł. Będziesz chciała mi loda zrobić? No kutasa weźmiesz do buzi. Ale sama ściągniesz mi majtki i weźmiesz mojego kutaska do buzi. Czy tak się pisze do 12-letniej dziewczynki? No nie. Dorosły mężczyzna? W Lublinie cię dopadnę i wbiję ci nóż w plecy, żebyś zdechła z bólu. Masz coś do powiedzenia na ten temat? Jak się czujesz, jak się słyszysz twoje słowa? Jak się w ogóle z tym czujesz? Źle. Źle się z tym czujesz. A jesteś w ogóle w stanie zrozumieć to, jaką krzywdę mogłeś dziecku wyrządzić? Rozumiesz w ogóle, to pojmujesz? Rozumiesz jaką w ogóle krzywdę mogłeś twojej rodzinie wyrządzić? Ja bym chciał, żebyś ty wziął sobie to do głowy, jak posiedzisz sobie trochę telefon dłużej. Do ciebie, odbierz mi telefon. Daj na głośnik. Odbierz mi telefon. O ile umiesz. Rozmawiaj. Daj mi to na chwilę. Czy ty, człowieku, sobie zdajesz sprawę z tego,
co ty robisz? Jaką krzywdę mogłeś dziecku wyrządzić? Całej rodzinie, wiesz jak takie dziecko ma traumę na całe życie, zrytą psychikę, zdajesz sobie z tego sprawę? Ale ja nie chciałam tego. Nie chciałeś? To dlaczego to zrobiłeś? Ja nie wiem, czemu. Nie wiesz czemu. Już przyjechała, no to wytłumaczysz się tutaj komuś innemu, nie nam. Dzięki za rozmowę.